Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Twój jednoślad zanim zepsujesz. Moi drodzy, jak widzicie na podnośniku mamy Zipa Vapora. Zip Vapor 4T. Jest tutaj założony większy zestaw cylindra. To wiem od klienta. Był ten skuter wcześniej u nas na serwisie. Był problem z odpaleniem po zimie, wyczyściliśmy gaźnik, ciężko, silnik kręci, zaleciłem klientowi przywiezienie tego na sprawdzenie, co się dzieje. Ja wam to teraz zademonstruję. Akumulator mam w pełni naładowany, bo ja go przed chwileczką odłączyłem od prostownika, od ładowarki, więc spróbuję pokazać, co się dzieje. Widzicie, jest taki moment zahamowania tego silnika i dopiero za chwilę zaczyna kręcić. Nie jest to raczej moim zdaniem, z tego co mi doświadczenie podpowiada, wina akumulatora, chociaż jest naładowany, ani rozrusznik. Tutaj jest problem taki, że ktoś chyba do 80 założył głowicę z 50. Sprawdzimy sobie teraz, jaka jest kompresja, żebyście mogli to zaobserwować również ze mną. No i będziemy dalej rozkminiali, co tam z tym trzeba zrobić, dobra? Ok, manometr przygotowany, najeżdżam sobie kamerą na manometr, otwieramy oczywiście do maksa manetkę gazu, no i pompujemy. Czy wy widzicie to, co ja widzę? Jeszcze raz zapytam, czy wy to widzicie? Moi drodzy, to jest jakieś nieporozumienie. Ja tylko zobaczę. Tak, zewnętrzna podziałka to jest bar. 15 barów w takim silniku. Co tu jest włożone? Tutaj ten silnik fabrycznie ma od 10 do 11 barów, jak jest nawet dotarty. I wtedy on bardzo ładnie odpala. A tutaj jest 15 barów. 15 barów. Czy wy to widzicie? Sorry, że tak się powtarzam, ale ja wam powiem szczerze, no ten silnik, znaczy powiem tak, im lepsze ciśnienie, tym lepiej, bo wiadomo, ten silnik pracuje, ma moc, efektywność i tak dalej, ale pamiętajmy, to jest połowa tego, co diesel ma, a to jest benzyna i to jest motorower, także oj, coś tu jest nie tędy. Moi drodzy, ja podejrzewam, że tutaj jest chyba albo 90 cm sześciennych założone na głowicy z 50, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi. Ja po prostu teraz to normalnie to zdemontuję i sprawdzę, co tam w środku siedzi. 15 barów, łeb boli. Naprawdę, wynik jest bardzo fajny, ale za wysoki dla tego silnika. Naprawdę, za wysoki. Dobra, ja biorę się za rozbieranie tego wszystkiego, no i zobaczymy, co tam siedzi, no bo jestem sam ciekawy. Jeszcze jedno dopowiem, przy 15 barach ten rozrusznik nie ma prawa tego uruchomić. Ja wam pokażę jeszcze lepszą rzecz, bo myśmy tutaj naprawiali parę tygodni wcześniej starter nożny, który znów jest uszkodzony właśnie przez tak wysokie sprężanie. Po prostu te elementy nie są przystosowane do takiego obciążenia, no one przy 50 czy przy 80 z odprężoną głowicą będą fajnie pracowały, ale nie będą pracowały dobrze tak jak to widzimy teraz. Moi drodzy, żeby było jasne, przed zdjęciem głowicy trzeba ustawić zawsze sobie silnik, tłok, układ zaworowo-tłokowy w pozycji do regulacji zaworów, tak zwany rozrząd. Tutaj mamy taki znacznik, mamy tutaj taki ząbek. O, przepraszam, nie widać. A na wale mamy znacznik z literą T. Musimy to wtedy tak ustawić i wtedy możemy demontować cały rozrząd. Jeśli chodzi o wałek rozrządu, już tłumaczę, już jest film na ten temat u mnie na kanale, ale przypomnę wam, gdzie mają skłonności do zapominania. Jeśli na dole mamy magneto na literze T, to tutaj, moi drodzy, mamy takie, zobaczcie, nie będzie tego widać, ale ja już wam to potem pokażę, jak to rozbiorę. Jest jedna dziura taka duża na godzinę 12 i dwie małe dziury poziomo do płaszczyzny tutaj wałka i wtedy mamy rozrząd. Jak ja to zdemontuję, to wam pokażę, jak to wygląda, jak to powinno się ustawiać, ok?
Słuchajcie, jeszcze teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Moment, ja sobie odwrócę monitor w swoją stronę, żebym widział, co wam pokazuję. Kolejność rozbierania rozrządu, moi drodzy, to jest bardzo ważne. Najpierw musimy zdemontować sobie tutaj napinacz rozrządu. Tu mamy klucz, śrubę na klucz dziesiątkę. Popuszczamy sobie tą śrubę, żeby... No to było fajnie odkręcić. O, popuszczamy. A potem mamy śrubę na klucz 8. Widzicie, teraz sobie muszę zlokalizować ten klucz 8. Fajnie. Nieprzygotowane do lekcji. Cholera, co tam tutaj było? O, jest w kieszeni. Widzicie, jak się do kieszeni włoży, to się wtedy wie. I tutaj mamy dwie śruby na 8, które trzymają napinacz. Odkręcamy to. Zdejmujemy napinacz. I teraz mamy rozrząd poluzowany. Możemy przystąpić do odkręcania głowicy. Dobra. Ja to, że tak powiem, machnę raz, dwa na wizji. Powiem wam, to jest tak dowalone, że to chyba ktoś na rękę leciał. O. Pamiętajcie, pod nakrętkami muszą być podkładki. W czterech śrubach, jeśli ich nie ma, no to musicie się w niej uzbroić. Takie nakrętki w zestawie można kupić w naszym sklepie. Zdejmujemy klawiaturę, zdejmujemy wałek, łańcuszka nie musimy łapać, nawet jak sobie tam wpadnie, coś nic nie stanie. Pamiętajcie o zboczeniu zawodowym, żeby zawsze sprawdzać, czy łożyska nie są luźne tutaj. To jest bardzo ważne, wielu ludzi nie zwraca na to uwagi. Potem są problemy przy złożeniu, że coś się sypnęło, a nie sprawdziliśmy po prostu łożysk. Te łożyska są ok, nie mają luźnego nadmiernego. Dobra, zdejmujemy głowicę. Head off. No. Tak jak myślałem, moi drodzy, zobaczcie, co tu jest. Zaraz to zmierzymy. Jest tutaj założony taki tłok. Nie wiem, czy to widać na tym ekranie. Ja tam przejdę z tyłu i to zobaczę. Czy to widać, jaki tam jest tłok założony? To taki, wiecie, taki, że tak na porządku. No, zobaczcie, jaki jest tłok założony. Rozjaśnimy sobie. O, zobaczcie, widzicie, jaki jest tłok założony? Tłok o podwyższonym poziomie sprężania. Dlaczego? Dlatego, żeby uzyskać większy stopień sprężania, większą kompresję. Ale co za fachowiec zrobił? Czekajcie, wezmę głowicę. Odsunę teraz. A głowica z 50-tki, głowica z 50-tki, moi drodzy. Jakim trzeba być idiotą i cymbałem, żeby coś takiego zrobić? Nie robimy tak nigdy. Nigdy tak nie robimy. Zastanawialiście się może kiedyś, po co są głowice do 60-tki, 70-tki, do 60-tki, do 80-tki i do 50-tki? To po coś one są, tak? I teraz chciałem taki obalić taki właśnie mit jednego kolegi z internetu. Ja nie wiem, jak ma na imię, bo on się nawet nie przedstawia, też prowadzi kanał. Który twierdzi, że to nie ma znaczenia, czy damy głowicę z 50-tki, czy z 80-tki, z 50-tki lepiej. Jak widzimy, gówno prawda, o, aczkolwiek tu głowica, zobaczcie, zaczęła się już wypalać powoli i przepuszczać. Zobaczcie, tu jest taki nagar. Dokładnie, zaczęła się topić ta głowica tutaj. Więc moi drodzy, no tak nie robimy. Ja tutaj założę głowicę z dużymi zaworami, odprężoną, która ma głębszy ten dołek tutaj. I ten skuter będzie całkiem inaczej pracował, naprawdę. Ktoś tu założył dobry tłok, w dobrej intencji, ale niestety, głowica musi być wymieniana. Tego się tak nie da zrobić. Ja zobaczę jeszcze, co tu jest założone za cylinder. Tak. Moi drodzy, jest tu założony cylinder z powłoką nikasilową. Jest to cylinder aluminiowy z nikasilem. Stąd też taki wysoki stopień sprężania. No i kompresja, 15 barów, no za dużo jak na ten silnik.
Dobra. Ja zamawiam głowicę, zamówię głowicę, zamontuję i będziemy dalej działali. Przyszła głowica, moi drodzy. Zobaczcie teraz, jakie są różnice tych dwóch głowic. Tu mamy głowicę z 50. Ma takie małe zaworki. I taką małą komórkę sprężania, spalania. A tutaj jest głowica do 80 z dużymi zaworami. Większy zawór wylotowy, większy dolotowy, mniejszy wylotowy, wydechowy. Tylko ten wydechowy jest troszeczkę większy niż tutaj ten dolotowy. Zobaczcie, jak ten silnik ma oddychać przy takim cylindrze. Także widzicie, już jest na pierwszy rzut oka ta komora jest głębsza, większa, przygotowana pod ten cylinder. Także jak widzicie, no, błąd totalnie popełniony, może nie szkolny, ale taki troszeczkę nie przemyślał ktoś, no ktoś może ktoś nie wiedział, dobra, no ale skoro się tym zajmujemy, moi drodzy, musimy o tym czytać, musimy się tego uczyć, musimy wiedzieć po co jest co. Na moim kanale jest już taki film o głowicach, o doborze głowic. Poza tym, moi drodzy, zobaczcie, jaki tu jest potężny dolot, jaki jest wylot spalin w porównaniu z głowicą z 50. To ma naprawdę, naprawdę duże i to potężne znaczenie, jeśli chodzi o pracę silnika. Im łatwiej wydalamy spaliny, dwutlenek węgla z silnika i to samo dotyczy również zasysania powietrza, im łatwiej to jest zasać, silnik ma lepszą wydajność, lepiej pracuje. Także pamiętajcie, że dobór głowic jest bardzo ważny. Dobra, ja już dość gadania, ja to montuję i zobaczymy potem, jakie będzie ciśnienie. Obiecałem jeszcze, że opowiem jeszcze o ustawieniu tego wałka, jeśli chodzi o ustawienie rozrządu. Jak wcześniej mówiłem, na magnecie mamy literkę T z taką kreseczką i taki ząbek na karterze. I to ustawiamy na T. Wtedy tłok mamy zawsze w GMP. GMP to jest górny martwy punkt. On jest u samego szczytu cylindra. Tak ustawiamy rozrząd. A to z kolei powinno być ustawione w ten sposób. Widzicie te dwie kreski i te dwie dziurki? O, to powinno być idealnie tak. A tak gruba dziura na godzinie 12, że tak kolokwialnie powiem, więc wałek rozrządu w ten sposób, tłok w GMP, jeśli nawet nie ma znacznika i możemy składać rozrząd. Moi drodzy, teraz ważna informacja odnośnie luzu zaworowego w tych silnikach. Moi drodzy, w instrukcji tego silnika jest napisane, że luz zaworowy na obu zaworach ma być na 0,05 mm. Ale nie w tych silnikach. Ta instrukcja jest od Hondy, gdzie Honda do swoich zaworów podczas produkcji dokładała mieszankę tytanu. Więc zawór nie rozciągał się na tyle mocno, więc dlatego taki mały luz. Jeśli tu zrobicie 0,05, chwilę pojedzie, ale za chwilę ten luz się będzie gubił i będzie Wam się robił takie coś, że motor odpali, za chwilę będzie miał słabość, za chwilę zaś się rozgrzeje, głowica się rozciągnie i motor pojedzie, ale z biegiem czasu będzie postępowała ta słabość tego silnika tylko dlatego, że będzie się Wam gubiła kompresja. Ja zawsze robię na 0,10 mm dolot i wylot w tym silniku, tym bardziej, że jest zwiększona pojemność, więc temperatura tego silnika też jest wyższa, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Więc 3,50, 3,70, 3,90, 0,10 mm na ten i na ten zawór. I pamiętajcie, po każdym zdjęciu głowicy, czy nawet zamontowaniu potem tej samej głowicy na nowo, ustawiamy luz zaworowy. Pamiętajcie, ja tu teraz założyłem wszystko i tutaj luzu nie mamy. Zmienimy głowicę i zaciśnięte są zawory, więc muszę zrobić luz zaworowy, żeby ten silnik normalnie mógł pracować. To jest bardzo ważne to, co powiedziałem. Nie 0,05 i będę się tego trzymał, bo mogą fachowcy na mnie tutaj psioczyć, ale to nie jest silnik wyprodukowany z takich materiałów jakościowo dobrych, jak była Honda, bo to jest silnik Hondy. Tylko wiecie, z czego to jest zrobione, prawda? Chyba że macie jakieś naprawdę zawory tytanowe założone, no to już jest wtedy inna rozmowa, no ale inne części tego, elementy tej głowicy też mają dużo do życzenia. Dobra, ja się zabieram za regulację zaworów i zaraz za chwilę zrobimy pomiar ciśnienia. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Po zamontowaniu
napinacza łańcucha rozrządu, wciśniemy tą sprężynę, wkręcimy tą śrubę, będziemy słyszeli takie trykanie specyficzne, metaliczne. To znaczy, że ten bolec wychodząc zablokuje się potem, nie wróci się nam, to jest bardzo ważne. To już jest oznaka, że napinacz jest dobry, ale już Wam pokazuję. Moi drodzy, po zamontowaniu napinacza obracamy co najmniej dwa razy sobie wałem w kierunku pracy silnika, żeby ten łańcuch tutaj jeszcze dostał luzu, bo jeśli krzywki dają nam opór, mamy tutaj opór na zębace, tutaj się robi luz i dodatkowo jeszcze się, że tak powiem, dopnie ten kolejny ząbek czy dwa, ten rozrząd. Także teraz mamy idealnie napięty. Nie, nic na siłę nie dopinać, tak, bo znam takich, którzy śrubokręt i na siłę jeszcze dociskają, a niech ten rozrząd jest napięty. No, nie można większej głupoty, moi drodzy, zrobić. Dlaczego? Dlatego, że będzie tak. Pierwsza sprawa, to będzie cierpiało Wam to łożysko tutaj i łożysko z tamtej strony na wale. Pamiętajcie, ciągnie pasek, ciągnie rozrząd, łożysko takiej wariacji dostaje, że naprawdę 90% przypadków uszkodzeń tych łożysk to jest za bardzo napięty rozrząd. Ja już mam luz odpowiednio ustawiony. Zamknę pokrywę, żeby mógł móc zakręcić silnikiem i sprawdzimy, jakie jest sprężanie. I tym oto sposobem jesteśmy już w miejscu, gdzie będziemy mierzyli ciśnienie. Oczywiście teraz manetki gazu nie muszę otwierać, ponieważ nie mam zamontowanego gaźnika, więc powietrze leci swobodnie do cylindra. Dobra, zaczynamy. Kręcimy. Co teraz widzimy? Ktoś powie, no, co ty chłopie mi tu gadasz? 8 barów na taki silnik, czy ten silnik to już nie pojedzie. Nic mylnego, moi drodzy. To jest 80 tylko i to jest normalne. Na ciepłym silniku to sprężanie na pewno będzie wyższe. Ale musicie pamiętać, że tam przedtem było 15 atmosfer i ten silnik nie potrafił tego ruszyć. Teraz jak już się odpali mieszanka w tym silniku, to sprężanie jeszcze bardziej się podbija. Więc wyobraźcie sobie, jakie tam siły i przeciążenia na korbowu działają, a potem korba leci jak z płatka. Więc tutaj jak odpalimy, to ciśnienie jeszcze 10-krotnie może wzrosnąć. Więc silnik swoje mocy nabierze bez żadnego problemu. Składam do kupy, odpalamy, zobaczymy, co się będzie działo. Ok, skuter gotowy, przygotowany do odpalenia. Moi drodzy, pamiętajcie, jedna ważna rzecz w tych skuterach, w silnikach GY6 50, bo w 125 tego nie ma. Mowa o gaźnikowcach głównie, bo to najważniejsze. Pamiętajcie, mamy tam taką pompkę przyspieszacza, która wtryskuje paliwo przy otwarciu przepustnicy. Przed odpaleniem zimnego silnika zawsze 2, 3 do 5 razy sobie popompujemy. Ułatwia nam to odpalenie. Przekręcamy kluczyk. Próbujemy. Elegancko. Słyszycie, jak ten silnik się zbiera? Masakrycznie. Ja nie wiem, dlaczego ktoś wymyślił tak, żeby nie włożyć tam normalnej głowicy, tak jak powinna być. Ten silnik nie stracił w ogóle żadnych parametrów, on jest tak silny, jak był. I nie ma problemów z odpalaniem, nie ma tego i dopiero przeskok i czasem odpalenie. I jeszcze teraz, jak ten silnik nie umiał tego, że tak powiem, przeskoczyć, tego sprężania, a jak już przeskoczył, to dochodziło do następnego sprężania, gdzie miał zapalić mieszankę, to po prostu go odbijało z powrotem, no i było na za niskie obroty silnika przy rozruchu, prawda? Zagrzeję sobie ten silnik, zobaczymy. Powiem Wam, słyszę tutaj niedobre odgłosy w tym silniku. Podejrzewam, że już korba chyba leci powoli. Także wał będzie do wymiany. Muszę to powiedzieć klientowi niestety, bo załatwiła to ta głowica, która dawała taki wysoki stopień sprężania, że no mózg staje, widzieliście, 15 atmosfer na taką korbę. No gdzie tam, to nie wytrzyma w życiu. Moi drodzy, film nakręciłem, bo był ciekawy przypadek. Też dla udowodnienia kilku osobom z YouTube'a i z tych, co komentarze mi piszą i też mają swoje kanały, którzy twierdzą, że nie trzeba mieć głowicy
dedykowanej do 80-tki. No totalna głupota, na takich małych zaworkach silnik będzie się przegrzewał mimo woli. To jest to samo. No po coś te głowice są obliczone, tak? Także to jest moja teoria, zostaje przy niej i tak ma być. Skoro mamy 50-tkę, głowica do 50-tki. Skoro mamy 60-tkę, głowica do 60-tki. Aczkolwiek może być jeszcze z 50-tki, tutaj się zgodzę. Ale jak już mamy 80 i 90, musimy dać odprężoną głowicę. Musimy ten silnik odprężyć, tak, większą głowicę, większą komorę spalania, żeby ten silnik nie miał problemu z rozruchem. I żeby sobie miękko pracował, bo on będzie chodził jak diesel. Czasami dochodzi nawet, sobie wyobraźcie, do samozaponu takiego silnika gorącego z takim sprężaniem. Wyłączamy stacyjkę, a silnik dalej chodzi. Wchodzi na obroty i się robią jaja. Tak. Czasem w MZ-kach się działo też, powiem wam. Także no, jest to niebezpieczne, także no. Pamiętajcie, dobór głowic jest ważny. Ja daję link do mojego filmu, który jest o głowicach i będziecie mogli go sobie jeszcze zobaczyć. Moi drodzy, jeśli film się podobał, łapka w górę oczywiście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę dużo ciepła. Mamy dzisiaj 2 maja. Ja pracuję. Jutro też 3 maja idę do pracy niestety, bo mam tyle roboty, że głowa boli. Ale od 10 maja ma być już fajna pogoda po 25 stopni, więc moi drodzy, kaski na głowę, maszyny przygotowujcie i lećcie sobie jeździć. Naprawdę trzeba wykorzystać ten czas, bo lato dziś w tym roku rozpoczęło się bardzo późno. Było chłodno, mimo to wszyscy jeszcze już jeździli, tak miałem powiedzieć. Dobra moi drodzy, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Lewa w górę oczywiście, dalekich tras, bezpiecznych powrotów. Ile wyjazdów, tyle powrotów. Żeby było wszystko ok. Pozdrawiam was serdecznie.